Ławi dziwne. Skaczą, kurde. Jakaś muszka na dole. Dobra, to co, wychodzimy? Nie, chyba też wychodzimy, bo... Słońce tu będzie. Ameryka. Dobra, jest. O, ale będą piękne zdjęcia. Jeszcze muszę... Tu jest siebie bliżej dalej? No bo to jest kawał ryby, no co ty chcesz? Nie wygląda na tyle. Ciągnij. Teraz jest dobre ujęcie, bo jesteś i ty. A, widzisz. To samczyk taki, całkiem. Ale jak mam filmować, to ci nie podbiorę. O! Możesz do niego podejść już. Zwijaj i podchodź. Ale żywotny. Biedny samiec, raz w życiu sobie mógł dmuchnąć, a tym go wyciągnąłeś, no wiesz co? Mocno go musisz cisnąć, jak go będziesz cisnął mocno, to on będzie nie reagował. Ja już wiem, po co ja tu przyszedłem, żeby cię sfilmować w akcji, kurna. Ale powiem ci, że zdjęcia będziesz miał... No. Już nie będę mówił do kamery, jakie to będą zdjęcia, no. Ale są bardzo ładne, bardzo ładne. Dobra, kończymy zdjęciową sesję. Taka, gdzie masa padniętych ryb już jest. Czekaj, to leci, kiedy rybę ciągną. No widzę, obok ciebie tam leci, łapią ręką. Widziałem. Ona, wiesz co na siebie robi. Thank you.
A, widział. Skoczył. To nie ten, no ten? Ale to nieważne, wiesz. Dla filmu, kurwa, to nieważne. A to akurat był z tym? Tak. Nie do góry, tylko na płaski jem, czy wiecie, równolegle, o tak, 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 tak. O, posę. Te dorastają do 20 kilo. A to już jest truposz jednodniowy. Koledzy tam oddali łono. No, to jest coś niesamowitego. 1000 tego leży. 1000. Na takim krótkim odcinku. Chyba sobie wydali w ikrę i zakończył swój żywot. Nie no, z 20 kilo ma! No kurwa, z jajami! To ten wiesz, samiec! Ła, ale ci odjazd zrobił! Pięknie! To samiec. Piękna sztuka. Weźmiesz go? Weźmiesz go? Nie, 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 nie. Co? No weź go, dźwignij także. Proszę. Ty, to jest zdrowy. Sokaj! Sokaj, salmon! Ale szam! Cool! And he absolutely hammered that. Ty, ja muszę sobie zrobić zdjęcie, bajk piękny, wybarwiony. No, no, no. And yeah, that's rare. This is what you can salmon from ocean. Pictures are in.
Okej. Poszedł. Ekstra. No wiesz, ludzie nie uwierzą, żeby tą padlinę jecie, no. Nie uwierzą. Co? Dawaj. Dawaj go. Leonku, pomóż mu go tam potem odhaczyć, co? Leon, pomógłbyś Wojtkowi go odhaczyć, dobra? Już go Wojtek tuż ma przy brzegu. Ale, ale poszedł ładnie, jaki odjazd jeszcze, zobacz. Uwaga, idzie teraz kierownik od odczepiania. Piękny łosoś. Już, już więcej, dobra, dobra, niech wyjedzie, bo żeby kij się nie złamał. Pojdź już, popuść mu, już popuść mu, dobra. Dobra, bo... Dobra. O. Pokaż go. No. Trzymaj go. Czekaj, czekajcie, tak żeby z boku. O. No. Najazd. Z tamtej strony po ze słońca. Dobra. Jeszcze ze słońca. Super. Ile może ważyć? Z 10 kilo, no albo 15, no. 16. Dobra, wyłączam. Ciągnij, bo jesteś akurat w tym,
szerokokątny. No, piękny film. Zrobiłbyś mi zdjęcie z aparatu mojego? Tak, tak, ale jeszcze podnieś go, ja ci jeszcze zrobię z kamery. Ci mogę to przesłać. Super. Zobacz, on się zabrzmiał. Jaki ładny. Wciągnij go tutaj. Zobacz. No właśnie, ładny, ładny, zdrowy, super. O kurde, oj. No, pęknie, ja cię sumie, ja mam szczęście. Nie zabiję ten. Ten has. Weź. To jest wytarta samica, bo jest bez ikwy. Wytarta samica, tak. Poczekaj, czekaj, czekaj. Weź ją puść tutaj na wody. Niech jeszcze pożyje sobie trochę. To jest wytarta bez ikwy. Wiesz, drugą wędkę mu łamie, wiesz? Okay. Widzisz? Masz jaka żywa. No, dobra. Samica wytarta. Ruszamy. To poszło, jak to już poszła, to już tam było. No, pan Leon wraca z łowu. 15 sztuk. Średnia 25 kilo. Aha. Na razie, ty mówisz, 15 minut chodzi, czy jeszcze mi się nie pokazała. To ją przyciągnę, to odjeżdża na środek. A może to jesiot? Nie. Oj. Z oceanu grze i jest bardzo mocna, albo duża jest. Piotrek też miał Piotrek, takie... duża jest! Ale on też miał takie ciągnięcie, ale wiesz, jedna drugą zżarła w trakcie. Drugi raz odjeżdża na pełnym kowrotku. Thank you.
wiem, tak? Tych tam, co to było? Co to było? Jedyny na świecie jest zegar parowy w Vancouver. Faktycznie się z niego kopci para. Ale jaką proporcję? Ale to w tamtej stronie. Pół na pół. Czy do jednego? Rozpadną ci się za mocno. Liść powinnałeś. Oj, nie to trudno wiesz tam, nie, wieżowce. Wszystkie, ale małe. Ulica Wankowa. Z tego 2.20 tam ucięliśmy kawałek, też sobie wypuszczyliśmy. Nie wiem, jak to zrobić.